skończył się pierwszy etap remontu Alei Wolności, jednej z głównych i najstarszych ulic w mieście. Wymieniono stare popękane chodniki, a pod jezdnią położono nową podbudowę. Oryginalna kostka wróciła jednak na miejsce. To historyczna sprawa. Po wojnie cały czas była kostka do tej pory. Ciekawe, co będzie zimą, czy się będziemy ślizgać, czy nie. Ale no, asfalt jest tutaj niepotrzebny, bo po prostu to nie ma sensu. A na takie miejskie sprawy może być, bo on jest w miarę dosyć równy. Wymienione zostały nawet drzewa. Mimo że przy wycince starych lip głogowianie ostro protestowali, to jednak teraz mieszkańcom się podoba. Na pewno jest ładniej, dużo ładniej. Przynajmniej to przejście, tamto ten asfalt był cały popękany, dziury były. Bardzo ładnie, doskonały pomysł. Niech będzie w centrum tak ślicznie. I nowe ulice, i nowe chodniki, na pewno nowe oświetlenie. Zakończony remont kosztował 1 000 000 zł. Ale to dopiero początek rewitalizacji Alei Wolności. Zadanie jest rozłożone na 4 lata. Mamy proporcjonalnie do długości remontowanego odcinka zagwarantowane środki. Całość to ponad 9 milionów złotych. Remont ulicy jest elementem rewitalizacji, dlatego miasto stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Prace przy budowie kolejnego etapu ruszą w przyszłym roku.